Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym dzisiaj omówić jeden z algorytmów, który mieści się w podstawie programowej, czyli jednocześnie jest jakby wymagany, jego znajomość jest wymagana na maturę. Rozkład liczby na cyfry. To jest algorytm, który tak naprawdę już jest w szkole podstawowej, w podstawie programowej, ale warto go sobie przypomnieć dla tych, którzy potrzebują, więc postanowiłam to o nim dzisiaj zrobić filmik. Zawsze jest jakaś specyfikacja, prawda? Więc to, co jest dane, musimy mieć określone najpierw i to, czego będziemy oczekiwać w wyniku, najlepiej również. Więc rozkład liczby na cyfry, czyli problem polega na tym, że mamy daną liczbę naturalną, jakąś k, i naszym zadaniem jest w tablicy A, indeksowanej od 0, umieścić kolejne cyfry tej liczby k. N jest ilością cyfr, a od 0 ma być cyfrą jedności. To jest ważne, żebyśmy wiedzieli, do czego dążymy, żebyśmy wiedzieli, jaki efekt uzyskamy. Chcemy, żeby cyfra jedności znalazła się w a od 0. Oczywiście problem mógłby być postawiony zupełnie inaczej, wtedy byśmy troszeczkę pewnie inaczej algorytm napisali, więc wszystko zależy od tej specyfikacji. Rozwiązanie. Zastanówmy się, do której cyfry naszej liczby k mamy dostęp najszybciej. Do której cyfry możemy mieć dostęp jedną operacją arytmetyczną? Do ostatniej. Odpowiedź brzmi do ostatniej. Dlaczego? Dlatego, że jak dowolną liczbę k podzielimy przez 10, to reszta zdzielenia tej liczby k przez 10 właśnie oznacza jej ostatnią cyfrę, prawda? Czyli jeśli liczba k ma pewną wartość, to k modulo 10, k mod 10, będzie miało wartość jej ostatniej cyfry. I sposób, który obierzemy, będzie polegał na tym, że będziemy pobierali ostatnią cyfrę. Natomiast po pobraniu ostatniej cyfry, chcemy tej ostatniej cyfry się pozbyć, jaką z kolei teraz operację arytmetyczną zaproponujemy do pozbycia się ostatniej cyfry? Oczywiście dzielenie całkowite, czyli w pseudokodzie możemy oznaczać jako div. Czyli dzielenie całkowite przez 10 spowoduje, że z dowolnej liczby zrobimy liczbę, no jakby skróconą o ostatnią cyfrę. Czyli zobaczmy, 123 dzielone całkowicie przez 10, to znaczy pytamy, ile dziesiątek jest w 123? Oczywiście 12. Więc wynikiem jest 12 i nasza ostatnia cyfra zniknęła. I tak dalej. Więc rozwiązanie omówmy sobie od początku. Na początku nie wiemy, ile będzie cyfr. N ma być tą ilością cyfr, którą uzyskamy w wyniku. Więc ustawiamy N na 0 i dopóki nasza liczba K jeszcze daje się skrócić, to znaczy jest jeszcze nadal większa od 0, to A, do tablicy A pod indeks N, zobaczcie, aktualnie 0, wstawiamy k modulo 10, czyli ostatnią cyfrę z naszej liczby k. Wstawiliśmy. I co dalej robimy? Skracamy k o ostatnią cyfrę, czyli k podstaw k div 10 i n podstaw n plus 1, czyli cyfr przybyło. Trzeba ustawić n na 1, bo już mamy jedną cyfrę. I znowu pętla pyta, czy k już jest, jeszcze jest nadal większe od 0? Jak tak? To teraz do a od 1 kolejna cyfra, czyli przedostatnia cyfra, będzie się nam chciała zapisać. K modulo 10, prawda? I znowu skracamy k o jeszcze jedną pozycję. N teraz ustawiamy na 2, bo już są dwie cyfry. I nadal liczba k jest większa od 0, w związku z tym a od n, czyli a od 2, znowu k modulo 10, czyli ostatnia cyfra, która może na przykład jednocześnie jest też pierwszą cyfrą, już jedyną cyfrą w naszej liczbie, tak jak na przykładzie. Teraz k dzielimy całkowicie przez 10, czyli zamieniamy k w 0, bo już nie ma całych dziesiątek w naszej liczbie k. I n zwiększamy o 1, bo cyfra jedna więcej jest, ta trzecia, prawda? I dopóki k większe od 0 przestaje działać. To wszystko. Jeśli jeszcze nie zrozumieliście, to proponuję wrócić w filmiku do fragmentów, które sprawiły trudność. Myślę, że algorytm jest dosyć prosty.
Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia na kolejnych moich filmikach.